Płynąc statkiem po bezkresnych wodach naszej planety, mijamy czasem wyspy. Są one różne, większe i mniejsze, obfitujące w bogactwo roślin i zwierząt i również niemal pustynne. Niektóre z nich są zamieszkałe, ale też są i takie, na których człowiek ludzką stopą nie stanął lub było to bardzo dawno. Często z tęsknotą myślimy o takich miejscach, z dala od zgiełku, hałasu codziennych spraw, gdzie czas płynie jakby wolniej. Nieraz chcielibyśmy uciec od troski i problemów i zaszyć się na takiej wyspie, nieskażonej cywilizacją. Nasuwa się jednak pytanie, czy takie wyspy samotne i bardzo odległe są nam przyjazne, czy oprócz ewentualnych zwierzęcych lokatorów nie są czasem domem dla istot nadprzyrodzonych, które unikają kontaktu z człowiekiem lub wręcz przeciwnie, czekają na niego, by przejąć nad nim kontrolę. Zapraszam Cię dziś w kolejną podróż. Odwiedzimy wyspy, które przez swą historię i okrutne zdarzenia uchodzą dziś za miejsca nawiedzone, które mimo chęci doznania zjawisk paranormalnych powinniśmy jednak omijać z daleka. Nim jednak zaczniemy, pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu pomagasz mi w rozwoju kanału. Naszą podróż zaczniemy od wyspy, która leży między Wenecją a Lido, w obrębie Weneckiej Laguny. Wyspa Poveglia, leżąca niecałe 10 km od placu Świętego Marka, jest uznana za jedną z najbardziej nawiedzonych wysp, nie tylko w Europie, ale i na świecie. Ta niewielka włoska wysepka była świadkiem walk między mieszkańcami Wenecji a Genui, a w XVIII wieku uczyniono z niej poczekalnię śmierci i kostnice dla ofiar dżumy, które na czas kwarantanny były zsyłane na wyspę, by nigdy z niej nie powrócić. Jakby tej mrocznej historii było mało, to w XX wieku na Poveglii powstał szpital psychiatryczny. W nim przeprowadzano okrutne zabiegi lobotomii. Polegały one na wbiciu chorej osobie specjalnego szpikulca do mózgu. Wbijano go poprzez oczodół. Narzędzie przerywało włókna nerwowe. Brzmi strasznie? I tak też to wyglądało. Zabieg ten miał pomagać w leczeniu depresji, schizofrenii i zaburzeń osobowości. W brutalnych zabiegach specjalizował się jeden z lekarzy. Podobno zaczęły nawiedzać go duchy zmarłych pacjentów i to doprowadziło lekarza do ostateczności. Nie radząc sobie z prześladowaniem, zakończył swój żywot, skacząc ze szpitalnej wieży. Nie trudno sobie wyobrazić, że wyspa, nosząc piętno cierpienia i śmierci, sama stała się mroczna, straszna i nawiedzona. Nikt tam dziś nie mieszka i nikt tego miejsca nie odwiedza. Wyspa jest zamknięta dla zwiedzających, z surowym zakazem wstępu. Wystawiono ją na sprzedaż. Pojawiły się nawet plany postawienia na niej hotelu. Tylko czy ktoś odważy się tu spędzić choć jedną noc? Zważywszy, że znalazł się śmiałek, prezenter amerykańskiego kanału Travel Channel, który po dotarciu na wyspę od razu został nawiedzony przez duchy. Mają one gdzie się ukrywać. Stare szpitalne mroczne sale, korytarze, budynki, które straszą wśród zieleni i negatywna energia, która bije z tego miejsca. To wszystko jest dopełnieniem koszmarnych wrażeń związanych z nawiedzoną wyspą. W północnej części Oceanu Spokojnego leży atol Palmyra. Miejsce przepiękne, oderwane zupełnie od cywilizacji. Niemal raj na ziemi. Czy na pewno? Wyspa ta jest świadkiem wielu niewyjaśnionych zdarzeń i zjawisk paranormalnych. Sytuacja ta trwa od samego początku, czyli od 1798 roku, kiedy wyspa została odkryta. Kapitan amerykańskiej łodzi, Edmund Fanning, przed dotarciem do wyspy miał koszmary i wizje dotyczące katastrofy. W ostatniej chwili udało mu się uratować statek przed uderzeniem w wybrzeże wyspy. Do tego doszły dziwne, zauważalne też przez załogi innych statków, niewyjaśnione rozbłyski świateł w okolicach Palmyry. Trudne to do pojęcia, zważywszy, że wyspa była niezamieszkana. Wody oblewające Palmyrę obfitują też w wyjątkowo agresywne rekiny. Świadkowie mówią też o wodnych potworach, które atakują przepływające statki. Zresztą w wodach wokół wyspy pełno jest wraków. Świadkowie, którzy przeżyli katastrofy, twierdzą, że w pobliżu atolu dzieje się coś dziwnego i zarazem strasznego, że nawet rafy koralowe polują na swoje ofiary. Gdy nadpływa statek, wynurzają się z wody i doprowadzają do zderzenia. Załogi statków znikają bez śladu. Czy ci, którzy ocaleli i znaleźli schronienie na wyspie, mogli mówić o szczęściu? Raczej nie. Rozbitkowie zginęli na wyspie. Zostali brutalnie zamordowani, a ich wnętrzności były porozrzucane po całej wyspie. Ludzie twierdzą, że lasy Palmyry skrywają mroczne bestie. Nawet drzewa są tu nawiedzone. Złowrogo mruczą i
szumią, a ten szum przypomina złowróżbny szept. Każdy na tej wyspie odczuwa niewyjaśniony strach i prześladuje go myśl o zagładzie. Śmiałkowie wspominają o nieprzyjaznej atmosferze wyspy, atakach paniki, której nie da się niczym wytłumaczyć. Gniją tu też rzeczy, które gnić nie powinny. Jest zapach śmierci. Ludzie są przekonani, że wyspa jest zamieszkała przez duchy rozbitków i topielców i stanowi ona bramę do innego wymiaru. Coś jest w tych opowieściach, bo jak wyjaśnić tajemnicze zniknięcia bez śladu statków przepływających obok Palmyry? Ruszając zatem w swoją wymarzoną podróż z dala od zgiełku, ludzi i codziennych spraw, szukając swojego raju na ziemi, uważaj, by zamiast do idyllicznej krainy nie trafić do piekła, z którego nie będzie już odwrotu. A ty, co o tym myślisz?